Cześć wszystkim, Bartek z tej strony. Dzisiaj omówię bardzo ważny temat, jakim jest trening osób starszych. Kilka mitów postaram się obalić. Jakie generalnie aktywności fizyczne są najkorzystniejsze dla osób starszych. Oraz po prostu postaram się jak najbardziej dokładnie dać po prostu takie rekomendacje, co powinni robić, czego nie powinni robić i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli Wam się spodobał, to polecam to po prostu podesłać dalej oraz polubić, skomentować, żebym wiedział też, jakie kolejne filmiki nagrywać. Ok, po pierwsze, jakie są w ogóle problemy, które my możemy napotkać jako osoby starsze, które są, powiedzmy sobie, najczęstsze, najwięcej ja jako fizjoterapeuta i inni fizjoterapeuci mamy do czynienia. I pierwszym jest sarkopenia, czyli sarkopenia to jest utrata siły i masy mięśniowej, która jest częściowo związana z wiekiem. Okay? I im osoby starsze, tym częściej mi to widzimy. Jest to problemy na przykład ze wstawaniem, z równowagą, nawet ze zwykłym chodzeniem, czy podniesieniem jakiegokolwiek przedmiotu z ziemi itd., itd. Jest to dość popularne wśród starszej populacji. Następnie jest osteoporoza i osteopenia. Osteopenia to jest etap wstępny, powiedzmy sobie, do osteoporozy i wynika z zmniejszenia gęstości kośćca, co za tym idzie, o wiele większa jest podatność na złamania. Ogólnie pogorszona wydolność krążeniowo-oddechowa oraz ogólne problemy stawowe i zwyrodnieniowe. Teraz ważna informacja jest taka, że zwyrodnienia generalnie występują coraz częściej u osób starszych. Im jesteśmy starsi, tym generalnie tych zwyrodnień jest więcej. One niekoniecznie muszą dawać jakieś tam dolegliwości bólowej, ale są po prostu coraz częstsze, im jesteśmy generalnie starsi. To jest jakby naturalny tok starzenia się. Po prostu tak organizm funkcjonuje, tak samo jak mamy zmarszczki na skórze, tak stawy powoli mają zwyrodnienia. To jest bardzo podobny proces. Po prostu nasze stawy też się starzeją i tak to mniej więcej wygląda. Też trzeba to po prostu wziąć pod uwagę, że tak jest. Nie zawsze, tak mówię, nie zawsze to występują dolegliwości bólowe z tego związane, ale czasami występują, więc czasami też trzeba to wziąć po prostu pod uwagę, jak dobieramy jakieś tam ćwiczenia. Ok, to jakie są w ogóle rekomendacje WHO? WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia. I po pierwsze, oni też piszą taką notkę właśnie, jakie są w ogóle korzyści z tego, że osoby starsze powinny w ogóle utrzymywać jakąś tam aktywność fizyczną. I jest tych efektów pozytywnych bardzo wiele, ponieważ pierwszym i najważniejszym tutaj podpunktem jest zmniejszona śmiertelność wszelkiego rodzaju przyczyn. To jest w badaniach naukowych takie określenie all-cause mortality, które po prostu zbiera statystycznie wszelkiego rodzaju problemy, które mogą występować i ktoś umiera z jakiejś tam przyczyny. To jest po prostu wszystko, powiedzmy sobie, wrzucone do jednego worka i potem wyciągnięta z tego statystyka. Więc generalnie osoby, które są aktywne fizycznie, o wiele rzadziej, o wiele mniej jest problemów, które kończą się po prostu ostatecznie, że tak się wyrażę. Więc generalnie takie osoby zazwyczaj żyją dłużej. Jeśli coś się stanie, to zazwyczaj łatwiej się z tego też wykaraskają. Więc generalnie bycie aktywnym fizycznym jest jak najbardziej korzystne dla osób starszych. Druga rzecz to jest mniejsza śmiertelność z powodu chorób układu krążenia i mniej przypadków nadciśnienia tętniczego. Ogólnie aktywność fizyczna powoduje, że nasz układ krwionośny po prostu lepiej funkcjonuje, jest bardziej elastyczny, lepiej pompuje krew,
wszystko generalnie lepiej funkcjonuje, co za tym idzie też lepiej dotlenia i lepiej zaopatruje po prostu inne organy. Wszystko generalnie lepiej funkcjonuje, jeśli układ krwionośny lepiej funkcjonuje. I treningiem też możemy to po prostu poprawić. I tak samo u osób starszych. Mniej przypadków nowotworów charakterystycznych dla tych organów. Tutaj po prostu nie wszystkie nowotwory tak dobrze reagują po prostu na aktywność fizyczną. Niektóre niestety po prostu są związane z innymi czynnikami. Ale bardzo wiele nowotworów jest po prostu rzadziej tyka się osób, które są aktywne fizycznie. Oczywiście tutaj nie tyczy się to wszystkich nowotworów, ale warto jednak być aktywny fizycznie, żeby zniwelować wiele z nich po prostu potencjalnie, żeby nie występowały. Mniej przypadków cukrzycy typu drugiego. Tutaj jest prosta zależność. Osoby aktywne fizycznie lepiej mają większą wrażliwość insulinową, lepiej tolerują insulinę, mogą zjeść więcej węglowodanów. O wiele rzadziej też dochodzi właśnie po prostu do cukrzycy typu drugiego u osób aktywnych fizycznych. I też jest to aktywna terapia, jedna z aktywnych terapii, które się wykorzystuje w cukrzycy typu drugiego. Jest to po prostu aktywność fizyczna, żeby tą wrażliwość insulinową wyprodukować, powiedzmy sobie tak. Generalnie poprawa zdrowia psychicznego. Tutaj zmniejszenie objawów lęku i depresji. I ogólnie poprawa funkcji poznawczych, jak i snu, tak samo wskaźniki otyłości ulegają poprawie oraz aktywność fizyczna pomaga zapobiegać upadkom u osób starszych. Tak jak wcześniej mówiłem, osteoporoza jest jednym z problemów, które występuje u osób starszych, więc jeśli osteoporoza występuje i zmniejszymy ryzyko upadku, to zmniejszymy też o wiele ryzyko złamania, tak? Więc tutaj jak najbardziej to jest zasadne, żeby stosować jakąś tam aktywność fizyczną u osób starszych. I tym samym możemy po prostu poniekąd gdzieś tam z poważniejszych sytuacji uniknąć. Ok? Teraz tak, jakie są dokładnie rekomendacje WHO? WHO generalnie zaleca, żeby osoby starsze wykonywały trening aerobowy o umiarkowanej intensywności od 150 do 300 minut lub o dużej intensywności od 75 do 150 minut. Generalnie umiarkowana aktywność fizyczna aerobowa jest to są proste rzeczy takie jak na przykład na rowerku gdzieś tam jazda, czy jakieś spacery, ewentualnie jakieś lekkie biegi. Tutaj jest bardzo dużo opcji, czy po prostu na przykład chodzenie po górach, tego typu rzeczy. Zazwyczaj u osób starszych, które są bardzo słabe na ten moment, zazwyczaj zaczynam po prostu od spacerów. Dłuższe spacery po prostu, które zwiększą wydolność tlenową takiej osoby i gdzieś tam stopniowo zwiększać tą aktywność fizyczną taką tą lekką aerobową, czyli tlenową. Ale i tutaj zazwyczaj jeśli chodzi o osoby starsze, ten aspekt nie jest najgorszy. Często jednak wykonują taką aktywność fizyczną, ale z drugą rekomendacją już jest troszkę gorzej, a mianowicie trening siłowy. U osób starszych WHO zaleca w ogóle dla wszystkich, dwa razy w tygodniu przynajmniej wykonywać ćwiczenia siłowe wszystkich grup mięśniowych. I tu większość osób tego nie wykonuje, a wiąże się z tym bardzo wiele korzyści. Między innymi właśnie zmniejszenia ryzyka upadków u takich osób. I tutaj naprawdę to nie musi być nic jakiegoś bardzo skomplikowanego. Jakieś stopniowe przysiady z jakimś lekkim obciążeniem na początku, czy jakieś podnoszenia obciążenia z podłogi, tak zwany martwy ciąg. Jest tutaj bardzo dużo opcji
i to nie musi być nic skomplikowanego. I generalnie osoby starsze bardzo dobrze tolerują taki rodzaj wysiłku. I tutaj na przykładzie właśnie znalazłem kilka generalnie badań, które tutaj zamieściłem w prezentacji. Gdzieś będziecie oglądać to na YouTubie, to też będziecie mieli tutaj linki do tego. Postaram się je wrzucić do opisu. I pierwszym badaniem jest tak zwany Lift More Trial oraz jest też badanie MedEx Op. Lift More Trial też miał dodatkowe badanie, które tyczyło się mężczyzn, ale przede wszystkim Lift More Trial był wykonywany na kobietach w okresie po menopauzie, czyli te kobiety, które najbardziej są narażone na osteoporozę. I wykonywano u nich trening siłowy 2 razy w tygodniu. I był to najprostszy w świecie trening siłowy, martwe ciągi, przysiady, jakieś tam wyciskania na sztandze w małych zakresach powtórzeń z relatywnie dużą intensywnością jak na te osoby. I te osoby bardzo dobrze tolerowały ten trening. I zwiększył się gęstość kośca, zwiększyła się siła mięśniowa, więc ryzyko też upadku drastycznie zmalało. I bardzo dobrze te osoby później funkcjonowały. Okay? Tutaj był trening siłowy oraz high impact. High impact generalnie to jest po prostu dużo takich ćwiczeń skocznych, sprinty i tego typu rzeczy. I tego typu ćwiczenia mają właśnie potencjał do tego, żeby w dłuższym perspektywie czasu zwiększyć gęstość kośca, jakby zwiększyć jego potencjał kości na to, żeby przyjmować większe obciążenie. Ok? Kolejnym z takich badań był Bell Trial. Bell Trial był wykonywany na odważnikach kulowych, tak zwanych kettlebell, metodyką hardstyle. Jest to coś, co ja często wykorzystuję u siebie w pracy. I są to generalnie ćwiczenia dynamiczne z obciążeniem. One często są określane jako ćwiczenia balistyczne. I w tym badaniu, jakie rzeczy zaobserwowano, to po pierwsze poprawa siły chwytu. Jeśli chodzi o poprawę siły chwytu, to chwyt jest bardzo dobrym narzędziem diagnostycznym i im jest niższy poziom siły chwytu, tym widzimy o wiele większą śmiertelność właśnie z każdej przyczyny. Więc jest to jeden z tych takich testów, które się wykonuje często w badaniach, żeby określić, jakie jest ryzyko gdzieś tam przedwczesnej śmierci. I właśnie w tym treningu Bell Trial bardzo się poprawiła siła chwytu u osób starszych. Okay? Poprawiła się też siła i moc mięśniowa u tych osób. Poprawiła się też wydolność tlenowa i poprawiło się spoczynkowe ciśnienie krwi. Często właśnie osoby starsze myślą, że one generalnie nie powinny ćwiczyć siłowo, nie powinny ćwiczyć jakimś tam obciążeniem za bardzo. I jest to całkowicie błędne założenie, ponieważ te osoby bardzo dobrze tolerują tego typu trening. Jednym z takich badań kolejnych jest badanie wykonane przez sponsor i współpracowników z 2021. I to badanie daje inne światło trochę na ten taki mit, który krąży, że generalnie wraz z wiekiem nasz metabolizm jakoś tam drastycznie spada w dół. Jest tak, że spada w dół, ale jest to o wiele mniejszym zakresie czynnik tego, że po prostu się starzejemy, a tego, że mamy siedzący tryb życia i nasza masa mięśniowa drastycznie po prostu jest zmniejszona. Okay? Czyli wraz z utratą tej tak zwanej beztłuszczowej masy ciała, czyli w zasadzie jest to przede wszystkim masa mięśniowa, jest bardzo duży spadek naszego metabolizmu. I to przede wszystkim jest tym czynnikiem, który
zmniejsza właśnie nasz potencjał gdzieś tam do utraty tkanki tłuszczowej. Właśnie to, że jesteśmy mniej aktywni oraz właśnie, że jest to bardziej siedzący tryb życia. Tutaj też dochodzi do tego aspekt czasami osób starszych, które bardzo mało jedzą kalorii, bardzo jedzą mało białka. Osoby starsze jakby powinny wbrew pozorom jeść jeszcze więcej białka niż osoby młode, gdyż jakby o wiele gorzej je absorbują, więc powinny po prostu jeść troszkę więcej białka niż przeciętny tam 20-latek. I z tego tytułu gdzieś tam utrata masy mięśniowej jest większa u tych osób, co skutkuje tym, że jest ten metabolizm obniżony, a nie przez to, że to po prostu to jest osoba starsza. Jakby sam wiek nie jest tutaj głównym czynnikiem tego, że nasz metabolizm gdzieś tam spada. To jest kolejny przykład. ROF i współpracownicy z 2001. W tym badaniu wykonywano jakby trening u osób między 65 a 75 rokiem życia oraz u kobiet i mężczyzn w wieku 20 lat. Wykonywali jakby 6-miesięczny trening siłowy i wyniki były takie same, czyli te osoby starsze i te osoby młode zbudowały tak samo dużo masy mięśniowej i wykształcili tak samo dużo siły. Tutaj jakby to zdjęcie, które widać obok, nie jest jakby powiązane stricte z tym badaniem, ale tutaj bardzo fajnie to zdjęcie pokazuje. Tutaj też te szare elementy, które widzimy na zdjęciu, to jest masa mięśniowa, a to białe to jest tkanka tłuszczowa. I na samej górze widzimy osobę, która w 40-latka, który uprawia triatlon. Po środku widzimy 74-latka, który ma siedzący tryb życia, a na samym dole widzimy 74-latka, który też uprawia triatlon. I jak widzimy tą różnicę między 40-latkiem a 74-latkiem praktycznie jest niewidoczna, okej? Bo i mamy praktycznie taki sam potencjał do kształtowania masy mięśniowej i wydolności jak u osób młodych. Oczywiście tam jest drobna różnica, ale ona nie jest tak drastyczna, jak się często osobom wydaje. A brak aktywności fizycznej, jak widzimy na środkowym obrazku, skutkuje utratą tej masy mięśniowej, dość drastyczną, oraz zwiększeniem dużej ilości tkanki tłuszczowej, co jest bardzo niekorzystne też metabolicznie dla osób, tak? Więc warto po prostu utrzymać tą aktywność fizyczną na relatywnie wysokim poziomie i nie przejmować się tym, że jesteśmy starsi i czegoś nam nie wolno, czy coś w tym stylu, bo w jak największym wypadku nam wolno i powinniśmy generalnie uprawiać jakąś tam aktywność fizyczną. Kolejnym takim badaniem jest Kim i współpracownicy z 2010, które sprawdzało, jakim czynnikiem był, jaki najważniejszy był czynnik dla sarkopenii, czyli tej utraty masy mięśniowej. I pierwotnie uważano, że jest to stricte i wyłącznie wina wieku. Im osoby są starsze, tym generalnie ta utrata masy mięśniowej po prostu następuje. Ale jak w tym badaniu właśnie wzięli to po prostu pod uwagę, że osoby są, mają siedzący tryb życia i tak dalej, i tak dalej. I po prostu sprawdzano to na osobach, które uprawiają generalnie jakąś tam aktywność fizyczną, to tego nie zauważono, ok? I generalnie głównym czynnikiem właśnie występowania sarkopenii nie jest wiek, a siedzący tryb życia i niedożywienie. Tak jak wcześniej mówiłem, osoby starsze też często mają problem z odpowiednią podażą białka, z małą aktywnością fizyczną, generalnie jak przychodzi emerytura, to raczej ludzie stają się o wiele mniej aktywni też, czy tam nawet wcześniej. I to jest tym głównym czynnikiem tego, że gdzieś tam ta sarkopenia występuje. Kolejnym takim badaniem jest Londes i współpracownicy z 2009. Tutaj akurat troszkę mniejszy przedział wiekowy jest, ale pomiędzy osobami w wieku 18 lat a 39
nie zauważono generalnie różnicy w tym, jak szybko kształtują siłę i masę mięśniową, wykorzystując jakby standardowy trening siłowy. I to jest, jeśli coś macie wyciągnąć z tego filmiku, to, że generalnie osoby starsze mogą wykonywać wszystkiego rodzaju ćwiczenia bez żadnego problemu. Mogą wykonywać normalnie trening siłowy, nawet powinny, przynajmniej dwa razy w tygodniu. Oraz jakąś formę treningu tlenowego, czy to jakiś rower, czy to jakiś spacer. I nie ma niczego takiego, czego nie powinni wykonywać. Okay? Oczywiście ten trening powinien być dostosowany do obecnych możliwości danej osoby, ale nie ma stricte rzeczy, które jakoś powinniśmy unikać. Okay? Jeśli Wam się ten film podobał, polubcie, zasubskrybujcie, piszcie komentarze, o czym byście chcieli, żebym nagrał kolejny filmik i do zobaczenia.